Pan Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus wypędza złego ducha z opętanego, który był niemy. Złe duchy w Polsce oraz ich słudzy chcą, żeby Polska była niema. Nie ma wobec zbrodni, nie ma wobec zakłamania, nie ma wobec gigantycznego złodziejstwa dokonywanego w naszej ojczyźnie, nie ma wobec niszczenia polskiej kultury, odbierania Polakom ducha, nadziei, nie ma wobec prześladowania wiary w Chrystusa na różne okresy i bezwzględne sposoby. Nie ma wobec tego całego zła, które ma wymiar i duchowy, i materialny w naszej ojczyźnie. A dzieje się ono za sprawą i złych duchów i ludzi, którzy złym duchom służą, czyli egzorcyzmowanie, jeśli nie to poszczególne potępiane, bo to się w kościele dzieje, są egzorcyści, ale egzorcyzmowanie całej naszej ojczyzny jest bardzo pilnie potrzebne, wskazane i wszyscy bez upoważnień, szczególnie ze strony władzy biskupiej, możemy proste egzorcyzmy razem odmawiać. Proponuję więc odmówienie dwóch prostych egzorcyzmów w intencji naszej ojczyzny, aby złe duchy, które się na razie w Polsce dobrze czują niestety, naszej ojczyzny czym prędzej poszły, a słudzy, póki mają szansę jeszcze póki żyją, opamiętać się i nawrócić, z tej szansy skorzystać. Potężna niebezpróbowa i Pani Aniołów, tych, która otrzymała się od Boga, posłanić swojej władzy, by zetrzeć głowę szatana, pokornie się prosimy, rozkaz Chrystusem Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwracając ich wszędzie, wrócili do ciepła. Amen. Święty Michał Archanioł, szumawia nas w walce, a przeciw niegodziwości zasadzki Twojego ducha, bądź naszą ochroną, jego Bóg pogromić nam, czy pokornie to prosimy, a Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które nas uwedą w ludzkim po tym świecie krążą, mocno możemy wstrzymać do ciepła. Amen. Miesiąc lipiec jest miesiącem szczególnej czci najdroższej krwi Jezusa Chrystusa. Pamiętamy z Pisma Świętego, czyli z religii, że krew baranka ratowała Izraelitów tuż przed wyjściem z Egiptu. Ocalały te domy, które były naznaczone krwią baranka paschalnego. Otóż barankiem paschalnym dla nas jest Jezus Chrystus. I nasze domy, nasze serca, nasze rodziny, wspólnoty, nasza ojczyzna naznaczona krwią Jezusa Chrystusa, jakby duchowo zanurzona w krwi Jezusa Chrystusa, opasana w krwi Jezusa Chrystusa, może być mocno tej krwi ocalona. Czyli gdy odbierane są narzędzia walki i zwycięstwa, tak jak ekonomia, tak jak armia, tak jak media, no, jest jeszcze Radio Maria Telewizja Trwa, bo ale jest tępy, pogatliwy opór wobec wszelkich prób popartych wieloma manifestacjami i dwoma przeszło milionami podpisów. Widzimy, ile pogardy, ile zawziętości się kryje w tych ludziach, którzy no, złu służą swoim mocodawcom i to nie tylko wewnętrznym, zagranicznym, ale i tym piekielnym. A więc krew Chrystusa jest znakiem ocalenia dla tych, którzy gotowi są zaufać w te środki działania, jakie pozostały nam do dyspozycji. Różaniec, modlitwa, pokuta, nawrócenie, tworzenie wspólnot mniejszych i większych, podejmowanie różnych działań w wymiarze kultury, edukacji, w wymiarze tych dziedzin, które nam jeszcze pozostały, których nam jeszcze nie odebrano. Na życie wewnętrznego nam jeszcze nie odebrano. Jest to wspólnota, już nie istnieje, choćby ta, która się tutaj tworzy, ta wspólnota, która się dzielnie co większą modli przy krzyżu pamięci, prawdy i nadziei. Tutaj nieduża wspólnota, ale Pan Jezus mówi, nie lęka się tylko mała, bo spodobało się nic, co waszą wydarzą Chrystus. Bóg Ojciec daje nam Królestwo Jezusa Chrystusa i nam przyniesie Chrystus. Proszę, niech będzie pokonany Chrystus i Maria zawsze wielce. Teraz i zawsze.